Robert Floras po wygranej, Dartomu Bogori z Olimpią Unią Grudziądz 3-2. Dwa punkty Robert, ale mecz zakończony w niecodziennych okolicznościach. Walkover Bartosza, słuchaj, co tam się dokładnie stało? Trudno powiedzieć. Z tego, co widziałem, to Bartek miał problemy z ręką. Prawdopodobnie po mistrzostwach Polski coś sobie nadwyrężył i nie był w stanie grać tej ostatniej gry. No, tak się zdarza, mieliśmy długi turniej za sobą i po prostu widocznie coś tam nie wytrzymało i nie był w stanie grać. No ale taki jest sport, takie rzeczy się zdarzają. Ty zdobyłeś dwa punkty, wygrana 3-1 i 3-0. Jak bardzo jesteś zadowolony? Bardzo, bardzo się cieszę, bo mistrzostwa Polski nie poszły do końca po mojej myśli. Zdobyliśmy medal w deblu, ale ogólnie oczywiście liczyłem na więcej i cieszę się, że dzisiaj zaraz po turnieju tak dobry występ i oby dalej było jak najlepiej po prostu. Jest jeszcze trochę zawodów w tym sezonie, także będę się starał grać jak najlepiej do końca i oby było, obym grał skutecznie i oby Bogori osiągał jak najlepsze wyniki. Co zapowiadasz na play-offy? No chcemy walczyć o mistrzostwo Polski. Wiadomo, będzie bardzo ciężko, Olimpia będzie w najsilniejszym składzie. Poza tym nie będę wybiegał w przyszłość, bo mam jeszcze półfinał przed sobą. Także będziemy walczyć i oczywiście celem jest mistrzostwo Polski. Przygotujemy się jak najlepiej, żeby ten cel osiągnąć, a jak będzie, to zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.